Hej, siemanko, witajcie w Cywilizacji 5, coraz bliżej zakończenia, rozstrzygnięcia, także jeszcze tych odcinków kilka, może dwa, może trzy. Chciałbym jak najszybciej to skończyć, aczkolwiek czasu mi ostatnio brakuje, to jedna rzecz, a druga jest taka, że strasznie dużo tutaj różnego przestawiania mnie czeka, samych tych jednostek mam tyle, że normalnie będę klikał, klikał i klikał, no i widzicie też ile te tury trwają. Ach, a mapa wcale przecież duża nie jest. Jednostek... No, może nie to, że mam mało, ale... Bywało, że miałem więcej, bo grałem dość często na większych mapach i wtedy... I wtedy to była miazga. No tutaj swoje też oczywiście robi OBS, który te zasoby prockami pobiera, no i przez to to tak trwa troszeczkę dłużej. No ja tutaj wymiatam, także formalnością jest ta wygrana, ale to jeszcze musi potrwać. Dobra, lećmy. Niech to tam się zmienia w ONZ. Niewiele mi to tam przeszkadza, ani pomaga. Robimy kolej, nie inaczej. I bomberów, ojejku, przerwę miałem i ja nie pamiętam. Cóż ja tutaj wybierałem? Ci sobie płyną. Aha, bo przeciw miastom miałem ewentualnie. Jak to tutaj wygląda? Czemu tu są dwa myśliwce? Aha, bo ja już pamiętam, okej. To tutaj miałem zabrać takiego, a ty masz jaki awansik? Ty jesteś bomberem. Bo myślałem, żeby wziąć jakiegoś przeciw miastu, ale to właśnie stąd. Ewentualnie, może jakiegoś jednego, no dobra. Weźmy jednego i naprawa w powietrzu, oczywiście to... Być musi, nie ma bata. 2-2 po 2. To tego damy tutaj, tylko on musi na raty sobie tak przeskoczyć. Też nie masz zasięgu, kolego. Tu masz. Zaświeciło się, ale to nie zawsze widać. Ciachaj kopalnie. Ty już tu masz, to tu też ciachaj kopalnie. Ojejku, ile tego przestawiania. Czy ja chłopaków nie miałem tutaj zabrać? Bo jakbym tak, jedną bombkę... Nie, ja tymi dwiema bombkami popłynę tam na górę. Czyli tak jak będzie, tak jest okej. Już mi się wszystko przypomina. Także spokojnie, dobrze będzie. Zasuwajcie, no strasznie dużo tego takiego klikania. Myśliwce, no ja pamiętam co ja miałem z wami zrobić, a miałem was na te właśnie lotniskowce przestawić, także za momencik to zrobimy. Wy tutaj sobie siedzicie, a właśnie muszę te okręty podwodne tu na dole zaupgrade'ować. Trzeba o tym pamiętać, wybierz produkcję, bomberki. Bombki mam dwie, myślę, że dwie mi wystarczą w zupełności. Mógłbym też szybko wygrać przez program Apollo. Ale darujemy sobie. Darujemy sobie, zbuduję te wieże i oczywiście ją przyspieszę, bo nie mam co innego do roboty. Tu taki słabszy jest, to będzie lepsze, potężniejsze. To też takie słabsze, a wy... wy też tacy... Czemu to są dwie takie same? To trochę dziwne. Aha, tu mamy jeszcze. No ten to już w ogóle najsłabszy, ale ulepszyć je trzeba oczywiście. Tego też bym chciał ulepszyć. Ale to ja może tego już wyślę. Gdzie ta flota Rzymu może być większa? Oto jest pytanie. Weźmy go na razie tutaj. Ty sobie śpisz. Ty czuwasz. Chociaż nie, tego też na front będę chciał. Tam na górę. Zatoką Świń to nazwałem i tak się będzie właśnie nazywać. I tam się rozegra bitwa. Wielka bitwa. Ta jednostka jakaś dziwna. Aha. Już wiem dlaczego. I ona właśnie tutaj ma zbierać swoje siły, bo jedną flotą zaatakuje Kartaginę, a drugą oczywiście tam Zatokę Świń. Mediolan i Rzym. Taki plan. Ile tych jednostek tutaj mamy? Bo ja będę potrzebował tutaj takich piechociarzy. Dobre pytanie.
Kurde, to się wszystko jeszcze leczy. Ile was tutaj jest? Tu jeden, dwa. Tego jednego czyżbym ja chciał tutaj zostawić. Mamy tutaj te dwie piechoty morskie na desant. Mamy dwa czołgi. Mamy pelotkę. Tu idę całą armadą. Jedna pelotka, więc nie dwie pelotki. Okej. Mam też dwóch piechociarzy. To tutaj wystarczy. Ale ja miałem gdzieś trzeciego piechociarza, który miał zmierzać na front. Ale co się z nim stało? Kto wie, kto pamięta takie rzeczy? Dobra, potem... Potem Valletta. Stadion się zrobił. O, przypomina właśnie Banan. Pozdrawiam przy okazji, że koszar ja tutaj troszeczkę mam. Albo raczej nie mam w miastach, także koszarami mogę uzupełnić braki w zadowoleniu i jak najbardziej to jest genialny pomysł w swojej prostocie. Często najgenialniejsze pomysły są właśnie proste. I teraz tak, muzeum, stadion jeszcze raz. Centrum recyklingu też miałem robić, bo może się przydać. Ale zróbmy nadwyżkę tych. Albo nie, tutaj jednak tak, a resztę się pomyśli, się zobaczy. Są koszary. Kaplica, koszary. O, fabryczka, ale zaczniemy od koszar. O, zaczniemy od koszar, a biorę kaplicę. A i tak kaplica. Okej. Wyznaczy delegatów. Wybór gospodarza. No. I zobaczcie, kto tutaj gospodarzem będzie. Oczywiście będę nim ja. Maryśka. Klikaj. Dysponuj delegatami. Także też oczywiście przypominam tradycyjnie o tej ankiecie. A przejdźmy przez rzeczkę. I przypominam, bo tam już ważą się losy kolejnej serii. To wszystko zabieram na front. Ojejku, ile tutaj tego mamy? Właśnie, bo ja tutaj chciałem połączyć drogą, a raczej koleją te moje miasta angielsko-perskie. Ty będziesz na froncie? Bo ja tu będę musiał opłynąć ten półwysep Singapuru i uderzyć tutaj na Mediolan i z Mediolanu na Rzym. Tu mam jeszcze też flotę i ona już czeka w gotowości i ona też oczywiście zaatakuje flotę rzymską z tej strony, bo tutaj zapewne jakąś ma, bo ma miasta nadmorskie, także tutaj też jakiegoś oporu spodziewać się możemy. Jakiegoś, nie twierdzę, że dużego, ale jakiegoś na pewno. A przejdź tę rzekę i ty podobnie. Też, o właśnie, tutaj piszecie, że mam ślady przeszłości, to zagadam do budyki. Weź tutaj ambasadę, przyjmij. Fajnie gadasz, otwarte. To ja ci dam, zaproponuj. Czego oczekujesz? Nie no, ona się nie zgodzi. Oj, to tam będę trzymał na razie tych archeologów, bo stać mnie na to. Bazuki tutaj chronią. O, aha, bo to też miałem wysłać na front. To bazuki ja tutaj zostawię na wszelki wypadek. Bo tak się zdecydować nie mogłem, czy je brać, czy zostawiać. Ale zostawię, a resztą uderzę. A resztą uderzę na Rzym już bezpośrednio. Także ty się leczysz oczywiście. Tutaj tych dróg jest strasznie dużo. Na dobrą sprawę to mi tyle ich nie potrzeba, no ale jak jest, to niech będzie, tym bardziej, że powtórzę się, stać mnie na takie różne rzeczy. Ojejko, dobra, to ty będziesz... Czy mnie tam by... A, bo tu mam jeszcze jednego. Raz, dwa. Tutaj jeden. No tu mogą być ciężkie bitwy, aczkolwiek tutaj pójdą dwie bombki. Ale nie, jednak wycofuję. Tak zrobimy. Nie potrzebuję.
na tym froncie pod Kartaginą, bo Kartaginę to ja z morza zdobędę i nie spodziewam się jakiegoś wielkiego oporu, także spokojnie, na morzu będę walczył i w kluczowym momencie wejdę, zaatakuję. Postaram się to jeszcze tak zsynchronizować, żeby może nawet nie musieć bronić Kartaginy, tylko właśnie zdobyciem Kartaginy wygrać grę. Taki plan? Chyba można taki plan założyć. Dobra, lecimy, lecimy dalej. Kolejne turki, bo to wszystko strasznie długo leci, naprawiaj. Zawsze tam jakaś kulturka będzie. Oj, szpiega muszę dać. O, jeszcze będę miał piechotę zmechanizowaną, uwielbiam te jednostki. Szpiega dam do siebie, bo mnie okradają, pamiętam. A to się wal. 3 złota naturę mi daje, jakie mam 327. Niby tam ziarnko do ziarnka i się tam zbiera, byłoby 90 przez te 30, no ale też 327 naturę, a 90 na 30, no bez jaj. Bez jaj, co ta kobieta tutaj wymyśla? Bombowiec jeszcze, tutaj też jeden. Aha, bo on tutaj się przepazowuje. Oj, pięknie. Jakoś się przycięła ta gra strasznie. Ale to tam nie szkodzi. Ulepszone jednostki atomowe, kozaki. A wszędzie te kopalnie. Wszędzie te kopalnie. Jeszcze się, kurde, nie ruszyło. Dobra, to ciebie już... To są takie potężne bombery. Dobra, to niech one tutaj będą. Tego admirała to tutaj zostawię, bo tu się spodziewam troszeczkę cięższej bitwy morskiej. Teoretycznie, bo ona się tutaj, ta bitwa na morzu ma rozegrać, aczkolwiek wrażych jednostek nie widzę to. Cholera tam wie, czy będę walczył tylko bomberami z jednostkami lądowymi, czy tutaj jednak jakaś flotylla rzymska się pojawi. Mogłaby się pojawić. Czy ja już chcę się wodować? Nie ma takiej potrzeby. Czołg, ty w środku, wy na flankach. Okej. Tam jest okej. Jeszcze bombowce oczywiście będą wsparcie dawać z powietrza, także spokojnie. Ja tych bombowców mógłbym jeszcze więcej narobić. Bombka atomowa, 4. Po jeden, po dwie. Czy ja potrzebuję tych bombek aż tyle? No kurde, to nie jest to taki zły pomysł, żeby ich mieć. Ale wolałbym dwa jeszcze pociski. Kiedy ja... Ojejku, 6 turek. Tu dopiero. No ja jeszcze tu będę chciał iść i tutaj będę... Nie, to jednak będę robił te bombki. Jednak te bombki atomowe będę robił. To trochę się boję. Boję się o te moje lotniskowce, czy oni tam... Czy one tam wytrzymają ewentualny napór wroga? No liczę, że tak. I spodziewam się, że tak. Ruch. Potencjał. No to wiadomo, do Gracu. Zobaczmy, jak to wygląda w demografii, tak na wszelki wypadek. Żołnierze ciągle drugi, 529. Nie no, to trzeba się... Trzeba się jeszcze zbroić. 12 już mam zadowolenia. No to ładnie wskoczyło. A jejku, 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 kolejne stadiony się robią. To będzie pięknie i wspaniale. Póki jeszcze... No dobra, zrobię te dwie bombki. Przecież mnie by się więcej uranu przydało jeszcze. Jeszcze więcej uranu by mi się przydało. O jejku, Pentagon się robi. Taniej bym upgrade'ował te wszystkie jednostki. Może się pośpieszyłem, ale tyle tego złota mam. Zobaczmy zresztą, jak to wygląda tutaj. No być może jeszcze jakieś przejmę. Też, tak jak piszecie, Hanoi, żeby mi tutaj nie bruździli. Ale ja ich się w ogóle nie boję. Jakąś tam jedną jednostkę bym tutaj mógł podesłać i się tym... miastem zaopiekować, że tak powiem. Już raz Hanoi próbowało mi jakąś krzywdę zrobić i przecież to w ogóle im nie wyszło, także nie spodziewam się, że za drugim podejściem może się udać, także spokojnie. Niemniej w turze, w której będę już atakował Rzym,
No podejmę tę decyzję. Jak będę miał dużo złota, a tak się zapowiada, to ja to miasto wykupię po prostu. Bo ono jest sojusznikiem Rzymu, o to się rozchodzi w tym momencie. Bombka 7. Mógłbym jakieś tutaj jednostki produkować. Gdzieś tutaj popalono moje pola, piękne. Pamiętam, że coś było, tak, tutaj. Ale to tutaj te miasta się tym zajmą. No tak, ja już tutaj nie mam za bardzo co robić. No tak, patrzcie, zbudowałbym jakiegoś tam piechociarza, zbudowałbym jakąś tam artylerię i bym to Hanoi odparł bez najmniejszego problemu. Amfiteatr, koszt 1, tutaj mamy zadowolenie, jeszcze obronę. O, centrum recyklingu, a weźmy, zróbmy. Program Apollo, tego robić nie będę. 22 damaszek. Zbrojownia. A weźmy. Złota era może się zgarnie jeszcze w tej grze. Chciałbym, dobre by to było. 6 turek tylko. Ale to koszary najpierw. Koszary i weźmy centrum recyklingu. Okej. Tutaj zostałem jak najbardziej. Nie mogło być inaczej. Fabryka. W tym momencie fabryka, bo szybciej będą kolejne rzeczy się robić. Wiadomo, o to zawsze mi chodzi, także plan realizuję konsekwentnie. I was już tutaj powolutku bym ustawiał. Środek może. Ty już idź tutaj. Ty może tutaj. Czołgi idą tutaj jakieś. Ojejku, ja tutaj mam strasznie dużo tych... artylerii. Czyli strasznie dużo klikania. Szkoda, że pancerniki się w krążowniki rakietowe nie upgrade'ują. Ale to ma sens, bo w rzeczywistości też pancerniki po prostu wymarły. I tyle. Taki był ich los i tutaj to tak odzwierciedlono, aczkolwiek one tutaj potrafią jeszcze nawet w epoce współczesnej potężnie walić, także jak najbardziej nie opłaca się ich kasować, żeby to tak nie brzmiało. Lecimy. Układamy się. Trzy? Gdzie kolejne? Kurde, no naprawdę ponad tydzień nie grałem, czasu brakowało. I jakoś tak mi tutaj liczbowo się te moje jednostki nie zgadzają. Ale może tak to było. Na pewno tak to było. Bo nie przypominam sobie, żebym stracił jakąś artylerię. Ej, dobra, chłopaków już ustawiamy. To jest oczywiście moja flota sojusznicza. Także spokojnie, wy już tutaj się też ustawiacie. I następna turka. I tak to niestety będzie tutaj wyglądać, że tak będę klikał. Chciałbym też zaatakować Rzym już z takimi najpotężniejszymi jednostkami, jakie mogę mieć. No oczywiście czekam, ale wymyśliła. Oczywiście czekam na bombowce stealthy, bo one mi potrzebne ze względu na zasięg, żebym mógł atakować Rzym z moich miast kontynentalnych. Natomiast chciałbym też mieć myśliwce odrzutowe, żeby te bombki moje chronić. I chciałbym też mieć piechotę zmechanizowaną, to zaraz będę miał. No i ewentualnie nowoczesne czołgi. To bym wtedy w ogóle się już Rzymu nie obawiał, bo to ja się nie obawiam, że przegram, ale ja bym nie chciał mieć jakichkolwiek trudności. Chciałbym wejść po prostu jak do siebie, rozłupać go i wjechać, wygrać się szybciutko. No taki blitzkrieg totalny. Gdzieś tutaj jeszcze był. O właśnie, Uran, ale to tutaj chłopaki idą. To ja nowych nie potrzebuję tutaj wysyłać. No, chyba już niewiele mam do roboty.
powoli będą kończyć się kariery tych moich robotników, bo już nie mają co robić chłopaki. A tu ewentualnie mógłbym faremki na tych pustyniach ciachać. I to nie jest taki głupi pomysł. Też nie chce mi się zastanawiać milion godzin, co ja mam tutaj zrobić. Bo to mija się z celem. Totalnie. A dobra, zapierniczaj tędy. I statek towarowy. Gdzie on w ogóle leciał? Kto pamięta? Kto pamięta? Bo ja pamiętam taką jedną rzecz, że straciłem ten szlak. Do Wiednia strasznie dużo. O Mogadiszu. Chyba do Mogadiszu. 15,90. 25. 25 mieszkańców. No. 15 żywności na turkę to jest ok. Dobra, to wyślemy to z tym. Z produkcją oczywiście. No i dobra, tu już chłopaków w szyku ustawiam. Ty też tutaj. Śpisz sobie, panie admirale. Ty na drugi front zapierniczasz. Wy też. Nie, to jeszcze zostawię. Też bym chciał... Tak, to te słabsze możemy dać tutaj. To ty tutaj, a ty tutaj. Zbudował się ten pentagon. Tak, dobra, to teraz będzie taniej. Także okręcie podwodne zamieni się w atomowy. Wy się jeszcze leczyć musicie i wy tutaj będziecie bronić. Tak. Ten taki słabszy troszeczkę, ale to i tak ma taką potężną siłę rażenia, że tyle ile ma, moim celom wystarczy. 140. Okej. Okay. W Linzu, co ja tutaj w Linzu mogę robić? Obrona. Utrzymanie 3. Boziu, ile ja mam złota, to ja tutaj cały świat będę mógł wykupić i się w ogóle nie przejmować. Ciachnąłeś te tory, no niby ciachnąłeś tędy, zapierniczam tą drogą, to ona mi się w sumie przyda. Już się przydaje przecież. A, ciachaj tutaj jeszcze. Tutaj jeszcze tory. Wy czekacie, wy też czekacie. Ich już bym mógł ustawić. Tutaj w ogóle jak ciasno. Ja tutaj będę musiał jakoś... Oho, mamy jednostkę, tak. Dobra, na razie czuwasz. Wy też czuwacie, czekacie. Może bym już ich... Dan, może na wodę bym już wziął. Chociaż nie, i tak muszę czekać na upgrade'y. Dobra, to nie ma co się śpieszyć jakoś tak szczególnie. Ty będziesz tutaj na pewno musiał. A ty tutaj jak najbardziej. Ta, ten da... No tak, da radę na wejście z tego pola na wodę od razu, także okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, okej. Okay. I tutaj tymi trzema piechociarzami, czterema piechociarzami zaatakuje Rzym. A te jednostki tutaj myślę, że wystarczą. W zupełności. Dwa myśliwce, dwa bombowce. Bombowców tutaj zostanie. Ja jeszcze dorobię ich więcej. Także też jest spokojnie. Teraz chciałem to przerobić. Tu mam dwa, okej, dwa, cztery, dobra. Czyli robimy przebazowanie tutaj. Po cztery te bombowce właśnie będę chciał mieć i po dwie bombki. Taki plan. Czyli też tutaj. Teraz myśliwce tutaj, bo myśliwce będą bronić po prostu bezpośrednio w bliższym zasięgu tych lotniskowców, a bombowcami ja będę bronił tego wszystkiego już tutaj z lądu. Tylko potrzebuję oczywiście bombowców tych nowoczesnych, stealth. Okej, mamy tory. To lećmy dalej.
realizować plan, naprawiamy nie inaczej kolejne rzeczy. Kurde, ile zabawy. Myślałem, że tutaj już zakolejkowałem takie rzeczy jak kutry, ale jednak okazuje się, że nie. To zróbmy to w tym momencie. Kolejne rzeczy, stadion 16 już. Ojejku, jejku, jejku, bombka, a koszary zróbmy jeszcze. Tutaj też bardzo szybko, w razie potrzeby, mógłbym jakieś jednostki wojskowe zrobić. I obronić się ewentualnie przed inwazją Indonezji, aczkolwiek nie spodziewam się, żeby ona taka głupia była. Nie spodziewam się, żeby taka głupia była, ale ja się może zabezpieczę. Zobaczymy zresztą. Czy w ogóle będzie taka potrzeba? Czy ja kultury jeszcze potrzebuję? Złota na pewno nie, stadionu no niekoniecznie. To miasto mogłoby szybciej rosnąć. Ej, idźmy w tę operę. Chciałbym jeszcze może nawet zamknąć całe drzewko jednej polityki społecznej, ustroju społecznego. Polityki to są te pojedyncze. Także jeszcze jedna szybka turka, 378 będzie w sumie. Myślę, ile może trwać jeszcze ta seria, bo ja muszę czekać, jak się ustawię i będę czekał tylko na upgrade jednostek, to ja wtedy zrobię szybkie cięcie. Myślę, że tak, że taki plan możemy przyjąć i wtedy wrócę dopiero na czas, w którym będę już rozpoczynał tę inwazję, desant. No, ostateczny atak po prostu. Także mam tego naukowca, pokazywałem, że tam się właśnie rodzili. Także lecimy. Lecimy tutaj 3. Teraz jak to wygląda? 4, 4, 3, 5. Kurde, no to i tak widać, że ponad 10 tur. Czy jeszcze jakiś jeden naukowiec mnie czeka w przyszłości? Bo pamiętam, że chyba tak. Inżynier niedługo będzie. Ja czy tam nie mam jeszcze jednego inżyniera? Ojejku, 10, 27. Mm-hmm. 10 to też tak ok. Ale trzeba będzie się pilnować. Wielkie dzieło. Traktat polityczny. Duża ilość kultury. Prawie 5 koła. Czy to jest dużo? 7. No to nie jest jakoś dużo. Weźmy to wielkie dzieło. Życie. Ja sobie w przerwie zobaczę, jak to tam wygląda. Może w kolejnym odcinku wam pokażę, jak to tam wygląda. A teraz po prostu szybko zamknijmy tę turę. Zresztą ja ten odcinek jeszcze dzisiaj chciałbym wrzucić na YouTube'a, także nie chciałbym, żeby trwał ponad pół godziny. Także w tym momencie kończę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.